100 lat to ogromny szmat czasu i szkoła jest również częścią historii Lublina i nawet można powiedzieć historii Polski, ponieważ w międzyczasie były dwie wojny światowe, była zmiana ustroju. Wszystkie te zmiany miały wpływ na funkcjonowanie szkoły. Tak długa i bogata historia aż prosiła się, aby ją uwiecznić. Dlatego powstała książka, w której bardzo dokładnie opisane są te stuletnie dzieje szkoły. Zbieranie materiałów do książki okazało się pasjonującą przygodą. Najwięcej informacji na temat patrona szkoły, historii szkoły znajduje się w archiwum państwowym w Lublinie, w księgach wieczystych tak zwanej Willi Frydro, na posesji, której to stanęła szkoła, oraz w pamiętnikach szlachty z tamtych czasów, dzienniku kijowskim, piśmie wydawanym przez Polonię na początku wieku XX w Kijowie. Stanisław Syroczyński był do niedawna postacią kompletnie nieznaną. Tak zresztą jak historia Polaków na Ukrainie, która była białą plamą. Także rozpoczynając pisanie książki, nie wiedziałyśmy o nim kompletnie nic. No właściwie tylko tyle, że był ziemianinem z Kijowa. Dokumenty dotyczące powstania szkoły są w języku rosyjskim. W języku rosyjskim, ponieważ były to czasy jeszcze zaborów. Zezwolenie na otwarcie szkoły, statut szkoły zatwierdzony był przez rosyjskie ministerstwo w Petersburgu. Kiedy po pierwszej wojnie Polska odzyskała niepodległość, szkoła przechodziła rozliczne zmiany, reformy zgodnie z tym, co działo się w kraju, z odbudową życia gospodarczego, kulturalnego Polski. Do II wojny światowej szkoła kształciła w kierunkach mechanicznych, ślusarzy, tokarzy, frezerów. W latach 30. powstał również Wydział Elektryczny. Przygoda z samochodami rozpoczęła się po II wojnie światowej. W czasie okupacji szkoła też istniała. Niemcy zezwalali na funkcjonowanie szkół zawodowych, ponieważ no, taka była ich polityka wobec Polaków. Dla młodzieży, dla nauczycieli, a przede wszystkim dla młodzieży, dawała okazję zdobywania zawodu mimo toczącej się wokół wojny. Zapewniała również ochronę przed wywiezieniem na przymusowe roboty do Niemiec, ponieważ legitymacja szkolna potwierdzała, że taki młody człowiek się uczy. Po II wojnie natychmiast przystąpiono do organizacji szkoły. Wojna wyrządziła szkole ogromne straty, ponieważ budynek szkoły został zbombardowany, nie dało się go odbudować. Warsztaty szkolne również były zniszczone, właściwie pozostały mury z otworami po oknach. Niemcy pozostawili na placu baraki drewniane, które już sami wybudowali i w tychże barakach zaczęto nauczać zawodu. Nie było na czym uczyć, nie było narzędzi, nie było maszyn, nie było warunków do pracy, a jednak i nauczyciele, i uczniowie wykazywali tyle chęci do działania, że bardzo szybko, bo jeszcze w 1944 roku rozpoczęły się zajęcia. Lata 50. to czas upaństwawiania wszystkiego. Powstały państwowe szkoły techniczne, zginęło również nazwisko fundatora i patrona szkoły. Od
obecna szkoła samochodowa i dawne warsztaty rzemieślnicze imienia Stanisława Syroczyńskiego to wciąż ta sama szkoła. O jej ciągłości świadczy fakt, że uczyli w niej nauczyciele przed wojną, w czasie okupacji i po wojnie byli to ci sami nauczyciele. A często uczniowie rozpoczynali szkołę w okresie okupacji, a kończyli ją dopiero po wojnie. W tym budynku szkoła się mieści, o ile dobrze pamiętam, od 62 albo 3 roku, w tym budynku. Wcześniej była na ulicy Dymitrowa, a jeszcze wcześniej były różne. Jest to szkoła, która przysporzyła mi mnóstwo emocji pozytywnych, wzruszeń, ale również dała mi zaszczyt tworzenia, współtworzenia jej historii. Powiem z całą satysfakcją, że do tej szkoły przychodziłem nie jako spełniając obowiązek, tylko przychodziłem zawsze z przyjemnością. Zawsze powtarzałem, że to są w karierze zawodowej moje najwspanialsze lata. A jeśli chodzi o pobyt w szkole jako ucznia, wielokrotnie powtarzałem, że mógłbym do technikum samochodowego chodzić przez całe życie. Naczelnym celem było dla nas nie skrzywdzić ucznia. Ja zawsze z taką inicjatywą wychodziłem i na takim stanowisku stałem. To nie znaczy, że uczeń nie był przeze mnie karcony, jako przez wicedyrektora czy dyrektora. Natomiast karcenie wiązało się z jego występkami, ale zawsze było to naczelne zadanie, żeby uczeń nie czuł się w tym gronie skrzywdzonym. I zwykle nabór do tej szkoły rodzice motywowali tym, że w tej szkole dużo uczą i wymagają od uczniów dobrego zachowania. W latach 77-79 uczęszczałem do tej szkoły. Były to zupełnie inne czasy. W tej chwili zupełnie inaczej widzi się tę szkołę. Wtedy pan profesor Szpura, który był naszym takim profesorem, bardzo, którego wszyscy baliśmy się, pamiętam, jak robił selekcję. Stawaliśmy przed klasą, przed wejściem, no i było tak, ten fryzjer, ten ogolić się, ten coś tam jeszcze. I byliśmy selekcjonowani, dopiero można było wejść. Tak to zupełnie był reżim, którego myśmy do tej pory i w tej chwili w szkołach nie ma. Uczeń przychodził do szkoły początkowo, miał wątpliwości, że tyle się tutaj wymaga, natomiast później cieszył się z tego, że rzeczywiście dotrwał do klasy czwartej czy piątej, jak to początkowo było, i złożył egzamin dojrzałości. W pamięci pozostaną wspaniałe wycieczki z młodzieżą, z nauczycielami z okazji Dnia Edukacji, studniówki. Bardzo sobie ceniłem i nadal cenię tą szkołę jako szkołę, która bardzo dobrze przygotowuje pod względem merytorycznym, fachowym, jak również pod względem humanistycznym. Tej szkole zawdzięczam swój rozwój intelektualny i dzięki temu rozwojowi między innymi udało mi się zdobyć tą pozycję w życiu zawodowym, którą mogę pochwalić się w swoim życiorysie. 1 września tego roku minęło akurat 35 lat, kiedy jestem w motoryzacji i tą przygodę z motoryzacją zaczynałem właśnie od policjalnego studium samochodowego przy ulicy Długosza. Dało mi to dużo nauki, które tam pobrałem, potem praca, która dzięki tej szkole otrzymałem i doświadczenie, jakie zdobyłem, pozwoliło mi dojść do tego, kim jestem w tej chwili. Zawodowo do samochodówki pewnie nie uda mi się już wrócić, ale poza prywatną, osobistą miłością jest to największa miłość mojego życia i serce moje zawsze tutaj zostanie.
Z sentymentem wspominam te czasy. Ta szkoła naprawdę wiele mi dała i dowodem tego, że dalej jest renomowaną szkołą, jest to, że zatrudniam cały czas, od kilku lat, praktykantów z tej szkoły i u mnie mają staż, znaczy uczniowie tej szkoły. Także tutaj cały czas jestem w kontakcie z tą szkołą, mimo upływu tylu lat. I to są najlepsi uczniowie, jakich mam, i praktykanci. W naszej firmie obecnie jest zatrudnionych około 13-14 absolwentów zespołu szkół samochodowych przy ulicy Długosza w Lublinie, co stanowi 20%, czyli praktycznie co piąty pracownik naszej firmy, można powiedzieć, jest absolwentem waszej szkoły. Ta współpraca polega na szkoleniu uczniów w zawodzie mechanik-elektromechanik. Rocznie takie praktyki w naszej firmie odbywa około 100 uczniów, czasami ponad 100, bo to zależy od liczebności klas w danych rocznikach. Myślę też, że zawód mechanika ma przed sobą dobre perspektywy, także na pewno warto się uczyć w tym zawodzie, ponieważ co roku w Polsce ilość rejestrowanych samochodów zdecydowanie się zwiększa, przybywa nowych warsztatów samochodowych, a co za tym idzie, rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę, która te samochody będzie mogła naprawiać. Nasze sukcesy oparte są na dwóch filarach, na tradycji i nowoczesności. Tradycja to są te wzorce, które już od lat zostały wypracowane przez naszych poprzedników i obecnych nauczycieli. I to jest to, co nam pomaga w kształtowaniu właściwych postaw uczniowskich. A nowoczesność to jest to, co próbujemy osiągnąć i osiągamy po to, żeby młodzież, która kończy naszą szkołę, absolwenci, mieli dobry start na rynku pracy i na wyższe uczelnie. 100 lat istnienia szkoły to bardzo piękny wiek. Niewiele szkół w Lublinie może poszczycić się taką ilością przepracowanych lat, utrzymywaniem się na rynku oświatowym. My jesteśmy w tej czołówce i jestem z tego bardzo dumny jako dyrektor, który prowadzi szkołę w roku jej jubileuszu. Jestem przekonany, że w kolejnych latach szkoła będzie nawiązywała do pięknych swoich tradycji, bo jest do czego nawiązywać, i obchodziła będzie wiele, wiele uroczystych jubileuszy.